Witam was w kolejnym odcinku z Outlasta. Pamiętam, że mi koleś prosił, żebym zginął. Film może być ciekawy. To ten świniak! Ale nie mogę przejść, no co za... Jaki oszust! Jak się zatrzymał kulturalnie. Ha! On żyje. Uwaga, do personelu Markow trwa awaria, ewakuacja. Prosi o bezwłoczne udanie się do krzyczy do administracyjnego do wejścia. Pacjenci, osoby do podobnej sytuacji, proszę o postać na salach do momentu przybycia pomocy. Dziękuję za współpracę. Dobra. I tu można wbić. Chyba się wygryłeś nie w tą stronę. O czym stwierdziłeś? Doktor kiedyś mi powiedział, że gdybyś mi pokazał cię skinowców i nasze technologie, pomyślałby, że to magia. Gdy pokażę współczesnemu człowiekowi magię, pomyślisz, że to technologia. Wiem. Raczej ostatniego słowa nie te trzech słów nie zobaczyłem, ale się domyśliłem, bo też to znam. To prawdziwe. Ten ksiądz? Gorzej być nie, być nie może. Ktoś to przypomina księdza na tyle, na ile to miejsce przypomina dom wariatów, pisze po ścianach, mówi o Bogu, mówi, żebym się nie bał. Jak to w ogóle możliwe, że byłem częścią tego nieludzkiego, ohydnego, chciwością powodowanego ludobójstwa. Potwory, które Marko wydobył z tych torturowanych umysłów, to co te barbarzyńskie wlobastwo w Beozę ze swoich szkół zarządzania jest w stanie zrobić, aby to wszystko chronić. Niech właśnie ludzie zależnięci. Lisa, ja się nigdy nie modliłem, ale jeśli jakiś mało stkowy interwencjonistyczny Bóg tego słucha, niech zabije Jeremy'ego Blaira, zanim ja umrę. Zdrowie psychiczne połączone z chciwością nie ma bólu, na który by on nie zasłużył. Tu nie ma radia, nie ma nadziei na wezwanie pomocy z zewnątrz, pozostaje mi ucieczka. Wiecie o tym, że mam problem znowu z kompem, jak zwykle zresztą. Mam nadzieję, że to będzie zapisane. Trochę ryzykownie to nagrywać. Koniec z obłąkaniem, koniec. Precz z mojej krwi. Uchodzę wielką mnie z kursu. Jak chcę was uratować. Jestem chory, tylko mi wyskrywa sobie rękę. Nadużycia. Super wypad nam się udał. W zeszłym tygodniu powinniśmy wyjeżdżać częściej. Przeglądałem stare wyniki testów z początków programu Wild Raidera i jedna rzecz przykuła moją uwagę. Śledziłeś program w 2010. Wygląda na to, że mieliśmy kilka przypadków kobiet pracujących w firmie, które doświadczyły ciąż psychosomatycznych. Tak jakby polimorfogenetyczne oddziaływało na system immunologiczny. Dziwna sprawa, co nie? Częściej kończyło się to zgonem niż wyleczeniem i były to pracownice firmy, a nie pacjentki, więc trochę trudniej było to zamieścić pod dywan, ale ślady aktywności polimorfogenetycznego w szpiku tych kobiet były poza skalą. Co więcej, były to kobiety nigdy nawet nie poddawane dodatkowej terapii hormonalnej. Nie znam się za bardzo na obsłudze PPM.
Potrafisz się słyszy? Nie? Ale potrafię przeglądać Merkur Sejm, jeżeli przewidzianym zyski z programu Lerader są przynajmniej w połowie tak wysokie. Mam tylko jedno pytanie. Dlaczego nie wykonuję eksperymentów na kobietach? Każdy wie, że choroby umysłowe są taką samą okazją do zarabiania na nieszczęściu. Byłoby czymś nieetycznym, nie skorzystaniem z tej potencjalnej żyły złota. Z poważaniem, Jenny. Ja bym o tym notatkę napisał. Czego mi się to nie podoba? Ty, pamiętam tą miejscówkę. W podstawce tu byłem. Zamknę na wszelki wypadek. Się okazuje, że ktoś jest razem ze mną w tym pokoju. To mi się nieźle zamknął. Myślałem, że coś tu jest. Gdybym tam poszedł do szafy, to żeby ktoś przeszedł. Już myślałem, że ktoś tu będzie. Będzie z drugiej strony. Potem spojrzałem, że to szafa na pół. Dobra, mam sporo baterii. Bieg dla zdrowia. Aha. To dziwnie po ciemku wyglądało, jakby nic tam nie było. Myślałem, że jak podniosę, no to wtedy się rzuci jak może na mięso. Wiecie, nie chcę otwierać. Nawet chciałbym to zamknąć. Pan młody. Serio? Nad kolanem poniżej pępka nacina jest szywa na gnuśnej stoliczku. Miejsce robiłoby do środka coś wepchnąć. Panna młoda kawaler stara się stworzyć. Nad kolanem poniżej... Nie no, tego nas... To nie chcę tego czytać. Dobra, ale zapazujcie sobie. Nie czytajcie. Po co to muszę otwierać? Znaczy nie wiem, ale tak sobie otworzyłem. Miałem jakąś drogę ucieczki. Że tu ucieknę z nim i tu spierdzielę. A tak no to tu ucieknę, gdzie? Tyle spierdzielę. Tym samym to nie, bo będzie czekał. Na blisko przynajmniej pomaga.
Dobra, tutaj lepiej tak. I trzeba się wpieprzyć, to sprawdzam co tam jest ciekawego. Dodatkowo. Dodatkowo było zamknięte. Na wszelki wypadek. Coś mi się wydaje, że tu będzie się działo. Ma, tu teraz je było. No, gdybym zobaczył, że tu je było, to bym go nie dotykał. Wątpię, żeby to było ostatnie. Ile poczekamy? Dobra, nie chce mi się czekać. Nie chcę tam iść. Nie chcę mu przeszkadzać. Się jeszcze obrazi. Nie zabiję sobie zwali. Ten kościół mi się nie podoba. I nie dlatego, że jestem niewierzący. No! Palące światło. Zasilanie wciąż działa, prąd. Muszę pomyśleć, co wydawało się mi się, że zasilanie jest dowodem na to, że sytuacja jest jeszcze do opanowania, że wciąż jakaś, jeśli ludzka kontroluje choćby małą część Mount Massive. Tymczasem cokolwiek ludzkiego racjonalnego nie może tu zrobić nic poza staram się przeżyć. A i to nie na długo. Ty zawsze byłeś tą racjonalną lisa. Ty kazałabyś mi się uspokoić, popatrzeć na tą z dystansem szaleństwo i ze zwierzęceniem rządzą tym miejscem, cokolwiek utrzymuje zasilanie, próbuje mnie tu więzić, czy powinienem mnie znowu włączyć? Zaryzykuj, żeby mnie lekko poraziło prądem, ale wyszedł. Dobra, przeczytam sobie. Zabij nas. Zabij nas, pal budynek, to gorsze niż śmierć. Zabij nas, zabij nas. Sorry, ale nie mam zapałek. Wiesz o muzyczko? Nie tamten sobie włączył prąd, żeby sobie zwalić.
usnąłem, bo wtedy widziałem wcześniej. Pewnie ten walnięty. No nie. Albo i tak. No fuck. To nie, on normalnie otworzył? Czyli on jest ten myślący, który potrafi otwierać i zamykać drzwi, kurde. Skąd miałem wiedzieć? Ale mimo to jakoś wolniej mu wychodzi. On tak bądź się trzyma na chwilę, patrz na drzwi. Ty, klamka. Ty. Spierdalaj mi stąd. Dlaczego on za mną nie idzie? Jakbyś się bał. Skoro ja się go boję, on się boi tego miejsca. Albo po prostu ma... Znaczy to może być po prostu coś normalnego na zasadzie, że udało mu się uciec. Dobra. Znaczy nie tutaj. Ty! On... My tam byliśmy. Myślałem, że coś na podłodze jest. No dobra, to nie muszę zapalać, na szczęście. Ktoś mnie goni. Wiem, że przenikniemy, ale przynajmniej przez chwilę mnie nie zobaczy. A przynajmniej sobie wmawiam to. Nie mogę zrobić horroru, gdzie ja straszę. Jest ty, Outlast, dodatek. Wybieram jeden z tych potworów, którym chcę być. I fabułę przyjmuję jego. Czyli w tych momentach, gdzie on mnie straszy, to jestem w tych momentach i łapię kolesia. Nie chodzi mi o to, że załóżmy nawet mi się nie udaje, tylko że udaje mi się i następna akcja. Załóżmy tamten grubas pierwszy raz mnie... albo nie, łatwiej będzie powiedzieć, bo to... Nie było aż tak dawno, tamte co się, co wpierdziela. Pierwsza akcja jak go wpieprzał, sobie potem łapał. Druga akcja jak uciekłem od ducha i znowu mi łapał. Czyli załóżmy drugi jakby zapis tego kolesia. I że dwa razy mi już zabił, coś w tym stylu. Znaczy po prostu za każdym razem inna ofiara niby. Uciekaj! Jest! Chociaż nie, ciężko stwierdzić, czy to jest tykalne. Dlatego, że jak uciekam przed nim, no to... drzwi go przeszkadzają, muszę pod ziemią tepnąć się. A przez drzwi nie może, to dziwne. Z kolei jak grubasa zabijał, to się wpieprzył przez kraty. Nie, to nie mogę. Teraz gramy do zapisu. Na skróty. No poszedł na skróty. To byłoby
To by było zbyt proste, już w to nie wierzę, wydobycie prawdy na zewnątrz. Nie ma czegoś takiego jak prawda. Jedynie kłamstwa, które akceptowaliśmy zbyt długo, aby teraz odkręcić, to nasze dzieci Lisa wybrały prostszą drogą, gdyby nasi chłopcy, niech będzie przeklęte to miejsce, wytrzymam wszystko, by się stąd tylko wydostać. On widocznie nie miał nic do stracenia. Przecież nie, miał. Życie. Stary, już patrząc na te schody, już jestem zmęczony. Chyba coś leci. Chyba jebany na skróty ciśnie. No, wyjebany na schody, on po prostu sobie lata. Nie podoba mi się to, bo możliwe, że tamten nie skoczył, tylko został zepchnięty. Ty, fajny widok. Ja sobie robisz. A, i to przeżyłeś. A, tylko brzuch boli, faktycznie. Już beton zagodził upadek. Ja wiem, że skoczyć do wody, no to wtedy łagodzi upadek, ale tam była woda tylko. Nie potrzeba żadnych sióstr, jest zbyt młody, żeby się na tym martwić. What? Zapuścić sobie włosy na chuje Timmy, wtedy pogadają o dziewczynach. Zapuść sobie włosy. Co? Nie chcę wiedzieć, dobra, mieszczę z tym. A więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Nara.